plotki i odpowiedź na list Komu Put Jumbo. Użytkownicy drogi gminnej łączącej Białą Górę i Kuśnicę przez tak zwany Rozekranz wyrażają oburzenie kłamstwami zamieszczonymi w paszkwilu rzekomo anonimowych mieszkańców, którzy nie są mieszkańcami Białej Góry. Jest to wyremontowany tylko niewielki odcinek drogi ułatwiającej pracę rolnikom, leśnikom, straży pożarnej, wędkarzom oraz cyklistom przemieszczający tak zwany szlak rowerowy z Worka do śluzy w Białej Górze, którego faktycznie nie ma. Nadmieniamy, iż od wielu, wielu lat prosimy o gruntowny remont tej drogi i w obecnym roku udało nam się wyremontować jej niewielki odcinek. Remont przeprowadzono starymi, zużytymi płytami, które miały zostać zgruzowane. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i wdzięczni. W miejscowości Uśnice wyremontowano 1,5 km drogi gminnej nowymi płytami Jumbo. Droga to prowadzi do pól przy kanale i nikt nie robi z tego rwetesu. Jesteśmy za tym, aby takie drogi też były remontowane. Nie rozumiemy tego wielkiego oburzenia radnych i sołtysów Zajezierza, Nowej Wsi, Postolina, którzy mają w swojej miejscowości wyremontowane drogi. W Nowej Wsi wyremontowano dojazdy do pól, lasu, z nowych płyt Jumbo. Przy okazji budowy wiatraków w Postolinie wyremontowano także drogi polne. Nie będziemy wspominać, ile i kiedy Zajezierze miało wyremontowanych dróg, a Biała Góra była jedną z ostatnich wsi. Trudno nam zrozumieć nocne roznoszenie ulotek zamieszczanych w naszych płotach przez anonimowych, oburzonych mieszkańców. W załączeniu podpisy mieszkańców Białej Góry i nie tylko, Bobenowa, Uśnic, proszę panie przewodniczący. A na dowód tego, jaka ta droga jest, co tam było, chciałabym radnym tu przedstawić parę zdjęć, które były zrobione. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, proszę. Nie, ja wszystkim rozdam, bo mam bardzo dużo zrobionych. Czy pan radny też taką drogą do pracy dojeżdża? Ale to jest znowu uderzenie. Nie, co było na komisji? Jest na komisji, było. Proszę. Proszę. Panie Marze, kolego, odnieś się do tego, skoro teraz wasza koleżanka, tak? Z waszego klubu atakuje między innymi Uśnicę, moją osobę. Jak mam się do tego? W jaki sposób atakuje? No nie rozumiem. To, że mówi, że pan radny zwraca uwagę na to, że przegłosowaliśmy 60 tysięcy, dokładnie 60 tysięcy, na to, żeby położyć używane płyty drogowe, powtarzam, do tego, żeby był dojazd do pól pana Warunka, mówię nazwiskami, bo tak jest prawda, pani radnej, z której korzystają rolnicy, leśnicy, straż pożarna. A pani radna nie ma świadomości, jaką drogą, chociażby na Zajezierzu, w Sztumskiej Wsi muszą chodzić ludzie, matki z dziećmi, które zmieniają tłumaczy. Bo my tu mówimy o tym, jak Józef zresztą to był na komisji i mówił, że on musi wywozić gnój i zbierać buraki. Okej, okay. Do tego mamy ciężki sprzęt, zresztą bardzo dobry, John Deere, którym przejedziemy. A nie mówimy o problemach ludzi, którzy nie mają jak dojść do pracy, jak dojść do sztumu, bo nie mają możliwości, pana radna, żeby szli drogą krajową ze Sztumskiej Wsi do Sztumu. Bo się boi kobieta jedna, druga i trzecia o swoje bezpieczeństwo. Bo idzie z dzieckiem, wózkiem. Ja też boję się o swoje bezpieczeństwo. Przepraszam, czy nie pani przewodniczący? Więc nie życzę sobie, żeby pani atakowała moją osobę, bo co prawdą to jest prawdą, ja tam wolę nie mam, żeby nie atakowała pani mojej wsi, której jestem też sołtysem. Bo dokładnie w ostatnich trzech rozdaniach, dwóch, na sołectwie Zajezierze wyremontowano odcinek 580 metrów dróg z Jum. Obiecano mi, jako sołtysowi jeszcze wtedy, w zeszłym roku i dwa lata temu, w zeszłym roku nie byłem się uparł, że droga zostanie dokończona. Z wiadomych mi powodów nie zostanie dokończona, bo myślono inne odcinki. Więc kończę ten temat. A proszę sobie przejechać, bo zapraszałem na komisji wsi, żeby przejechać tą drogą i zobaczyć, jaka ta droga jest. A przykro mi jest to mówić i mówię to do kamery, że ta droga jest akurat też koło, ale jest 14 jeszcze dalej do mostu i jeździ autobus szkolny,
pana Lubińskiego, któremu współczuje do zawieszenia mąż rozmowy.